Na ten moment miłośnicy jednośladów czekali całą zimę. W niedzielę 16 kwietnia w Mikstacie motocykliści oficjalnie rozpoczęli sezon. Był to jubileuszowy, 10 już zlot. Po uroczystej mszy świętej proboszcz Krzysztof Ordziniak poświęcił zaparkowane na placu przy sanktuarium świętego Rocha maszyny. Chwilę później kawalkada pojazdów ruszyła, nie jak w latach poprzednich na miejski stadion, a na plac pod dębem w Przedborowie, gdzie czekały na nich m.in. pokazy, konkursy i ciepły poczęstunek. Zmiana miejsca była podyktowana różnymi czynnikami, nawet takim technicznym, ale okazało się, że jest to dobra decyzja, bo jest bardzo ładne miejsce, bardzo przyjemnie, dłużej jechaliśmy i myślę, że na korzyść ta zmiana jest. Dla organizatorów najważniejsza była nie tylko możliwość spotkania się miłośników motocykli, ale również przekazania im istotnych informacji związanych z bezpieczeństwem. Mówiono m.in. o tym, jak zachować się w obliczu wypadku z udziałem motocyklisty. Najpierw trzeba wezwać pierwszą pomoc, czyli uruchomić system, czyli zadzwonić 112. Potem należy się zorientować, czy występują masywne krwotoki, bo to zabija motocyklistę często. Jeżeli takie są, trzeba je tamować. Jeżeli dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, jeżeli człowiek nie oddycha, to trzeba go reanimować. Wśród ryczących maszyn dostrzec można było m.in. Harley'a Davidsona, którego właściciel Marek Domal nie ukrywa, że zakup ten był spełnieniem jego najskrytszych marzeń. Zaraziłem się jak motocyklami, jako mały chłopak jeździłem na Komarkach, na Simpsonkach i coraz to cięższe. W pewnym momencie była przerwa, były dzieci, była żona. A jakieś 10 lat temu, a może i 15, nie chcę skłamać, zacząłem już siadać na większe motory i to jest największy, jakim jeździłem, to jest Harley Davidson Road King 1600 pojemności. Na parkingu można było zobaczyć także Hondy, Kawasaki, Yamahy, a także starego Rometa. Oficjalne rozpoczęcie sezonu dla wielu motocyklistów było doskonałą okazją do spotkania i rozmowy. Krystian Kuś nie mógł doczekać się zlotu, ale i uczucia wolności, jaką daje mu jazda na motocyklu. Odprężenie, zapomnienie się w pewnym momencie o tych codzienności, tak? Takie obowiązków codzienności, żeby się generalnie zrelaksować. Tak? Dla mnie to jest pewien relaks. Wsiadam, jadę, tam gdzie mnie czasem dwa kółka poniosą, tam jadę i nigdy nie sprawdzam sobie w nawigacji, gdzie jadę, tylko po prostu jadę tam, gdzie mi się podoba. Jako pasażerka do Przedborowa ze swoim partnerem przyjechała Lucyna Karwacka. W ogóle podobały mi się motocykle. Mój syn sobie kupił ścigacza, Piotr. No i poznałam mężczyznę z motocyklem i tak się zaczęło. W młodości jeździłam WS-ką tak zwaną, ale to były takie tylko z kolegami gdzieś tam, a teraz to już jest codzienność, że tak powiem. Setki tysięcy pokonanych kilometrów na swoim jednośladzie ma już za sobą Stanisław Klara z Mikstatu. Wyjeżdżamy często za granicę z kolegami. No, objechaliśmy już troszkę świata, chyba ze 3 razy we Włoszech. Francja, Niemcy, Rumunia w ubiegłym roku. Także Słowenia. No, objechało się już troszkę tego świata. W tym roku plan Norwegii, ale zobaczymy, czy wypali. Jeżeli się nic nie pokrzyżuje, zdrowie, finanse, to być może dojdzie do tego. W zlocie wzięli udział nie tylko motocykliści z powiatu ostrzeszowskiego, ale i powiatów ościennych.